No dobra, w takim razie proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Tym razem trzeba porozmawiać z Nairelą, ale w jakiejś bibliotece. Misja, ponowne spotkanie. Miałam nadzieję, że będziemy mogły porozmawiać w cztery oczy. O czym myślisz? Nie mogę czegoś zrozumieć. W piekle, kiedy nie wiedzieliśmy, na kim użyć kamienia dusz, dlaczego chciałaś, bym to ja dokonała wyboru? Z Lilith we krwi i Mefistem w uszach nie mogłam sobie ufać. Ale mogłaś zaufać mi, rozpaczającemu dziecku? Spanikowałam. Wszystko zepsułam. Byłam pięścią naszej grupy. Zabijanie to moje rzemiosło. Donan był magiem kamienia, Lorat naszym przywódcą. A ty naszym kompasem, bo zawsze kierowałaś się dobrem sanktuarium i jego przyszłością. Niezależnie od tego, jak ciężkie brzemię dźwigałaś, nic nie mogło cię złamać. Przepraszam, że cię tym obarczyłam. Jednak nie żałuję. Mimo starań Mefista, wciąż jesteś sobą. Samo to jest dowodem słuszności mojej decyzji. Masz o mnie zbyt wysokie mniemanie. Następnym razem zdecydujemy wspólnie. Dobrze, przyjaciółko? Chodź, czekają na nas w komnacie rady. A no tak, ma być spotkanie. Całkiem ważne. Dowiemy się, jaka ma być kolejna misja. Jak załatwić Mefista, jak uratować świat. Mogę jeszcze z każdym porozmawiać po kolei. Maka? Nie ma nowości. Jaki masz plan? Ten kamień dusz, jak każdy inny, w końcu zawiedzie. Więc musimy go wzmocnić. Czytałam o potężnym źródle energii ukrytym w zaginionym grobowcu Akarata. Dzięki niemu można by wzmocnić kamień, przerwać więź między mną a nim i uwięzić Mefista. Tym razem na zawsze. Chcesz rozsmarować ten brud po sercu Nahantu? Nie Nahantu, Królestwa Duchów. Jeden z dedykantów Akarata wspomina o przejściu w grobowcu do jego prawdziwego miejsca spoczynku, krypty światłości, gdzie unoszą się duchy. Nie. Pomagałem ci z przyjemnością, ale wybacz, nie pozwolę zbezcześcić miejsca spoczynku Akarata. Eru, taki był plan Akarata. Dał nam swoje błogosławieństwo. Co? Ale dlaczego? Rada nie sprzeciwi się woli Akarata. Poza skazaniem całego sanktuarium na zagładę, nie zaproponowano innego rozwiązania. W całym Teganze można znaleźć tabliczki powiązane z Akaratem. Być może wskażą one drogę do grobowca. Jak się trzymasz? Na razie dobrze. Ale posłuchaj. Jeśli zacznę się dziwnie zachowywać, musisz zabrać kamień do krypty. Nie oddam ci go bez walki. Będziesz musiała mnie powstrzymać i mi go zabrać. Prawdopodobnie będziesz musiała mnie zabić. Nairelo. Nie spieraj się ze mną. Nie o to. Nie dostanę już kolejnej szansy. I wolę zginąć z twojej ręki, niż zostać wypaczona przez Mefista. Więc proszę. No to przykra sprawa. Wydaje mi się, że to może być nawet taki wątek. Czy Akarat nie mógł nam po prostu powiedzieć, gdzie jest jego grobowiec? O to samo go zapytałam. Powiedział, gdybym zaprowadził cię do krypty światłości, nie byłabyś osobą, którą musisz być, aby otworzyć do niej wejście. Co jest strasznie irytujące. No, dobiła mi główki, tak? Dobra, zobaczmy. Żałuję, że nie ma innego sposobu. Jest. Zabierz ten wstrętny kamień i odejdź z Nahantu na zawsze. Ormus się nie zgadza. Chcesz opóźnić to, co nieuniknione? Wypuścić Mefista w Skos Glen?
W Aranoch? W Shinsai? Powoli dusić na Hanczu? Poza naszym domem też istnieje świat Eru. Musimy zrobić to, co do nas należy. Zrobię to, co muszę. Lepiej, żeby się nam udało. Już wystarczająco dużo poświęciliśmy tej sprawie. Jeszcze mamy jakieś dodatkowe rozmowy. Czy Królestwo Duchów to przetrwa? Tak jak trwało to przez całe eony, nim narodziła się ludzkość. I przetrwa przez kolejne. Nie możesz tego wiedzieć. Wiem jedno. Nie ma znaczenia, jaki przyjmie kształt. Nigdy nie mieliśmy go kontrolować. Z tym jeszcze mogę coś zrobić? Co sądzisz o planie? Ormus nie ma lepszego. A długo i intensywnie rozmyślał. Na Hantu nieraz przetrwało ataki władcy nienawiści. Tym razem nie będzie inaczej. Ormus ma tylko nadzieję, że przeżyjecie, aby to zobaczyć. Na Nairele poluje mężczyzna o imieniu Urivar. Czy będziecie ją chronić, jeśli przybędzie do miasta? Oczywiście. Ormusie, ta obsa sprowadza wojnę do Nahantu. Doprawdy, Iso? Chcesz, by wyznawcy Katedry Światłości krążyli po Nahantu bez żadnych ograniczeń? Chcesz, by Urivar mówił nam, co jest słuszne? Nie. Będziemy bronić naszego domu i tych, którzy w nim przebywają. Dobra, będzie jeszcze jakieś inne zadanie pod miasto Kurast, ale to jest zadanie bardziej poboczne. Na zadaniach pobocznych skupię się jednak trochę później. Czyli tym razem tak trzeba się przedostać, a więc za pomocą teleportacji wyjdzie najprędzej. Żywe wspomnienie, jak się misja nazywa? To coś nowego. To żywe wspomnienie. No dobra, w takim razie za pomocą Jaguara Pumy, czy jak się nazywa ta kreatura, nie mam pojęcia. Na jakieś całkowicie nowe regiony. No w sumie zostało mi jeszcze wiele misji pobocznych, ale rzeczy poboczne zostawię na trochę jakoś później, nie wiem. Nie wiem, w sumie kiedy będę to nagrywał. No, będę się na przestrzeni kolejnych tygodni skupiał jednak na jakichś innych seriach. No, wychodzi Dragon Age, Stalker, jeszcze kilka innych tytułów, więc... No, zobaczymy. Diablo po raz kolejny pójdzie na drugi plan. Jako, że jest to powiedzmy trochę już starszy dodatek. Tam miesiąc wcześniej wychodził, czy jakoś nie miałem okazji zagrać jakoś prędzej. W każdym razie jest jakaś nowa lokacja, też jakaś, nie wiem, bardziej ciemna. Jakby noc się nagle stała. A to nowość, to jakieś bardziej pustynne regiony. Porozmawiaj z Maką, mamy całą ekipę. Gdzie są te tabliczki? Przykrywa je warstwa piachu. Musisz pokopać. Nie idziecie z nami? Nie tym razem. Nie miałem jeszcze szansy na oddanie czci Abulanowi po jego śmierci. Czekaliśmy wystarczająco długo. Oh, rozumiem i... Przykro mi. Wiemy. Przekażę to podczas rytuału. Spróbuj wyzbyć się poczucia winy, dziecko. Winny jest Mefisto, nie ty. Co te potwory jeszcze robią w trakcie cutscenek? Come on. Czyli to będą jakieś bardziej otwarte tereny i muszę poszukać rzeczywiście tabliczek poukrywanych pod piachem. No, nie wiem, czy to będzie aż takie proste. Czy te lokacje są jakieś, nie wiem, charakterystycznie zaznaczone? Coś tu jest? Interakcja? Nie, to nie ma znaczenia. W
Nie wiem, czyli z tego co rozumiem, będą jakieś punkty charakterystyczne w okolicy. Będzie może jakoś wejść w interakcję, rozkopać pewne, nie wiem, struktury i dopiero wtedy. Bo to jest jakaś rzecz bardziej poboczna. O, proszę bardzo, na mapie mamy już zawężenie terenu. Na złotym kolorze żółtym. Może się zaraz czegoś więcej dowiemy. Spaleni rycerze. Dobra, i może coś znajdziemy z to z ziemi? Ledwo mogę cokolwiek rozczytać. Archaiczny język. Spróbuję przetłumaczyć. To tutaj po raz pierwszy spotkałem Akarata. Może napisał to jeden z jego dedykantów. Ach, jest na końcu! Wspomina o podróży na północny zachód. To nasza najlepsza szansa. No dobra, jakieś nowe miejsce, zaraz się przekonamy. Przy okazji mamy jakieś nowe punkty umiejętności, gdzie by tam podejść, w którą stronę. Nie wiem, jakoś tędy. Odporności na żywioły może być. Dobra, to po raz kolejny konno. Nareszcie mamy Neyrelę w ekipie. No też jest całkiem potężna, trzeba przyznać, pamiętam z podstawki. Więc się przyda z pewnością. Tu jakieś upiory na każdym kroku. A mogę przeskoczyć? Nie, muszę zejść. To jest struma wspinaczka. Czasami można jakoś przeskoczyć między lokacjami na tym samym poziomie, jak jest się na wierzchowcu, ale... Czy spaleni rycerze bardzo dali ci się we znaki? Do tej pory udawało mi się ich unikać. Słyszałam jedynie plotki w Kurast. Ale rzeczywistość to zupełnie co innego. Widziałaś oparzenia, które sami sobie zadają? Zdobią się nimi jak błazen. To głupia sprawa, ta bohaterka w ogóle nie ma konia ze sobą i bez przerwy się do nas teleportuje. Śmieszna sprawa. W każdym razie jakoś druga tabliczka ma być w okolicy. Coś tu rzeczywiście widać. Albo nie, raczej chyba do góry. Rzeczywiście są jakieś... skały, pewnie da obradę wejść w interakcję. Proskop? Nie, to chyba nawet nie chodzi o to. Coś mi tu nie pasuje. Czy jednak na dole? Skrzynie. O, tędy. Też nie pasuje? Dobra, no to na dół jednak. Niech wam będzie twórca. Gdzie jest jakaś charakterystyczna lokacja. Dobra, coś widać. Okej. Zapadnięta komnata? To jakiś dungeon chyba z głównej historii, tak? Przeszukaj zapadniętą komnatę, rzeczywiście. Nie, to ważna historia. Zdaje się, że ktoś znalazł to miejsce przed nami. Miejmy nadzieję, że znajdziemy tu to, czego potrzebujemy.
co tam jest napisane? Napisy wyryła ta sama ręka. Kto prosi o pomoc, zawsze ją otrzymuje. A więc to mamy zrobić? Poprosić o pomoc? Użyj emotki pomoc przy drugiej tablicy. No, ciężko było się domyślić. Dobra, jak się w ogóle wykorzystywało emotki? Pod dolnym chyba? Nie, przepraszam. Jak się wykorzystuje emotki? Najgorzej. A pod górnym? I teraz personalizuj. Pomoc. Pomoc chcę mieć pod górnym, powiedzmy. Zapisz zmianę. I tak. Pomoc będzie mile widziana. Czekaj, nie krzywdź ich. To właśnie pomoc. Prawda? Jesteśmy pielgrzymami kroczącymi śladem Akarata. Tak jak wy. Chociaż zachwialiśmy się tam, gdzie wy wytrwaliście. Ma ktoś przebywa? Jest dziewczyna! Zablokować wyjście! Na drodze do Teganza widziano heretyków. Przepraszam za przemoc, którą tu sprowadzili. Zwalczyliśmy ją z łatwością. Ale ty jesteś naznaczona nienawiścią. Ona rozbudza we wszystkim zło. Jątrzy odrazę w twym sercu. Gorycz umarłych pod twymi stopami. Pozbądź się jej, zanim cię pochłonie. I to jest ta pomoc? O co w ogóle chodzi? Na co ja go wzywałem? No to beznadzieja. Czy to wszystko musi być pułapką? No nie jest aż taki ciężki w sumie ze wszystkimi ulepszeniami oraz sojusznikami, ale potrafi tam wezwać jakiś też wyznawców. To trzeba uważać. Oni też byli podróżnikami, tylko nigdy nie dotarli do celu. Jakieś legendarne łuki, zobaczmy ile to jest warte. Co ja w ogóle zdobyłam? O, plus 86, dobra, wyśmienita sprawa. Co teraz zrobimy? Spójrz, pojawiły się nowe słowa. Przykazał mi iść na południowy zachód do szczeliny skrywającej jego przyjaciół. Południowy zachód. Taki kierunek musimy obrać. No jeżeli tak mówisz... W każdym razie warto zapamiętać, żeby już pomocy więcej nie wzywać. To zawsze są pułapki. Czy jakiejś innej taktyki. Może dopiero wtedy. Dobra, w takim razie wyruszamy na eksplorację. Że będzie tabliczka numer 3. Wejdzie do kryjówki Dedykanta. Jako to misja. O, tereny po raz kolejny, jakieś super niebezpieczne. Wrogowie na każdym kroku, wielki szelf tak zwany. Gdzie my wyruszamy? Co to za tereny? Jakieś jaskinie pełne, kościotrupów czy... Co to za monstra, pająki. Brakowało mi tego. Czuję się prawie, jakbyśmy byli w szczytach i przeglądali stare księgi w skarbcu. Tęsknisz za tą starą, zapyziałą dziurą w ziemi? Cóż, chyba najbardziej brakowało mi ciebie i reszty. Ale tak, nigdy wcześniej nie miałam miejsca, w którym czułabym się u siebie. Dobra, mamy kryjówkę Dedykanta. Chyba jakieś mniejsze piwnice.
się tak szybko załadowały. Albo i nie. No to ciekawe. Zazwyczaj dungeony chyba trochę dłużej się ładują. Nie wiem, co się w tym miejscu zmieniło. Makabryczna tancerka. Nie, nasi też sobie dobrze radzą tam. Połowę zdrowia czy nawet zone-shotował nasz sojusznik jakichś wrogów pojedynczych? No. Dobrze mieć jednak kogoś w ekipie. Chyba, że wolicie wyższy poziom trudności. Ja osobiście gram na najniższym, jaki może być. Normalny oraz z sojusznikami. No nie jestem jakimś doświadczonym graczem, skupiam się przede wszystkim na historii. Nie chcę jakoś bardziej tryhardować. Może jakbym, nie wiem, nową grę plus przychodzi albo coś w tym stylu, ale to... W sumie ta sama historia to chyba nie jest wtedy aż takie interesująca. A wy jak gracie? Piszcie w komentarzach. No to po raz kolejny jakiś większy dungeon, nie wiadomo w którą stronę w sumie należy się udawać, tak na pierwszy rzut oka. My się nie wrócimy jakoś na sam początek lokacji, chyba nie ma takiej opcji. Też jakiś nowy rodzaj przeciwników potrafią przyciągać, to może być dosyć denerwujące. Urany, ile materiałów, co jest? Wydawało mi się, że to zwyczajna w sumie skrytka, tu nagle 50 jakichś wartościowych itemów. No to jest raczej rzadkością. A jakieś tam lepsze biodra, niech będzie. A oprócz tego raczej więcej nie zrobię. No to jeszcze może spaść coś na bohaterów. Trzeba uważać. Jakieś lawiny skalne. O, mamy główną historię. Nareszcie. Zamknięte. I dziura mojej wielkości prowadząca na drugą stronę. Przeczołgam się. Nie rób takiej miny. Nie mówiłam serio. O, ale potwory to już na serio. Muszą przybyć. Jasne. Która to już jest pułapka? Co jest? Już trzecia faza. To za mało przyjemna lokacja. Jeszcze będzie więcej. Ciesz się, że jestem tu ja, a nie Lorat. Chyba by tego nie przeżył. O nie. Wypominałby mi to do końca życia. No mam jakiś kamień. Dobra. Robocie i kolejni wrogowie. O, mogę nawet uzupełnić swoje zdrowie. To pewnie jesteśmy przed walką z bossem. Zająć życie. Albo i nie.
Ja to się w sumie obłowiliśmy, jeżeli chodzi o itemy. Nie żebym narzekał, i tak mam chyba z 10 milionów pieniędzy i nie mam na co wydawać. Pewnie są jakieś tam ulepszenia jeszcze w mieście, ale... też nie zwracałem jakiejś szczegółowej uwagi. A te lokacje się trochę już powtarzają. Czasami wyglądają bardzo podobnie. Chyba są losowo generowane. Mimo że jest to główna historia. Coś żeśmy zebrali, nasycenie. Chyba jakiś klucz, który da obradek gdziekolwiek wykorzystać w innej lokacji. Dobra. Przeszukaj kryjówkę dedykanta z Nairelą. Jak na razie same ślepe zaułki od dłuższej pory. Może tędy. Co my tu mamy? Dobra, do góry się przedostać. List. Niesamowite. To może być szkielet jednego z dedykantów, a to jego zapiski. Szukaj wszelkich wzmianek o grobowcu Akarata. Dobra, mam właśnie informację. Julianie, miałem nadzieję, że przynajmniej ty zrozumiesz. Kocham Akarata tak gorąco jak ty. Zabezpieczenia miejsca jego spoczynku nie są pułapką zostawioną na ciebie, lecz złodziei. Bo ci na pewno przybędą, wierz mi. Kiedyś byłam jedną z nich. Znajdź mnie w Samuku i Zdabela. Okej, to jest chyba ważna kwestia. A oprócz tego... jakieś szkice. Szkica Karata w postaci człowieka i lwa. No bo zgrane notatki głoszą, nie żyje. A jednak przychodzi do mnie we śnie w postaci lwa. Czy to szaleństwo sądzić, że to on? Od stworzenia bije taka sama miłość i smutek. To pocieszenie we śnie i agonia na jawie. Jasne. Jeszcze więcej. Podstarzały pergamin. Wrócił dziś półmartwy z rozciętym gardłem toczonym gangreną. Wyruszył, by wygnać z Nahantu nienawiść. Walka z jej panem prawie go zabiła. A jednak zło wciąż rozwija się w pełni. Czego jeszcze może żądać od niego sanktuarium? Niech zgnije, powiadam, on musi odpocząć. I to było na tyle. Jak zaprzyjaźniłaś się z Akaratem? Pomógł mi dźwigać brzemię kamienia. Ja upadłam pod tym ciężarem. Na rzece wpływającej do Nahantu. Było źle. Zatracałam się. Przywołał mnie do Nahantu. Ale zobaczyłam go tak naprawdę dopiero po incydencie z łodzią. Na początku myślałam, że mam zwidy, ale był prawdziwy. Uspokoił mnie i sprawił, że doszłam do siebie. Gdyby nie on, Mefisto już by mną zawładnął. No to jest ważny bohater. Naprawdę sądzisz, że te kości należały do jednego z dedykantów? Nie mam pewności, ale to miejsce... to bardziej świątynia niż miejsce, gdzie gromadzą wiedzę. Zapiski są wręcz przesiąknięte czymś w rodzaju tęsknoty. Ta osoba kochała Akarata. Za życia i po jego śmierci. Być może umarła tutaj z wyboru. Chciała w śmierci otulić się wspomnieniami każdej chwili, w której dotknął jej życia. Chyba mam to, czego szukamy. Miejsca jego spoczynku. Musi chodzić o jego grobowiec. Jest niedaleko miasta zwanego Samukiem. Mam nadzieję, że Eru lub Maka wiedzą, gdzie to jest. O, dobra, wyśmiejcie, mamy akurat jakiś portal.
No to pora porozmawiać z resztą. I oni się znajdują tędy. No dobra, to w sumie widzimy się na miejscu. Zapłacisz krwią! Spaleni rycerze! No to mały pojedynek, nie tak prosto. Musimy naszych obronić. Wszystko w porządku? Bywało gorzej. Gdzie jest Eru? Został porwany żywcem. Starannie o to zadbali. Wyruszyli na północny wschód. Powinnaś tu zostać i opatrzyć rany. Uwolnimy go. Nie. Pójdę z wami. Mogli nie robić krzywdy Eru. Już wystarczająco długo znoszę te zakute łby na terytorium Teganze. No to ruszamy na jakieś nowe tereny. A to w sumie zrobię w kolejnym materiale. Udało się zrobić nie za postępy, więc jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, dzwonka. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. No jutra.